Cześć, nazywam się Michał Tereszkiewicz, a to pierwszy trening Tabata z serii rozwijającej siłę górnych partii ciała, w szczególności ramion i klatki piersiowej. Prawie wszystkie ćwiczenia będą wykonywane w podporze, co sprawi, że reszta ciała, głównie brzuch, też będzie pracować. Ćwiczenia w podobnej formie na pozostałe części ciała znajdziesz w naszym miesięcznym wyzwaniu treningowym Tabata, do którego Cię zapraszam, link do niego znajdziesz pod filmem. Jedna Tabata składa się z 8 20-sekundowych rund, przeplatanych 10-sekundowymi przerwami. W każdej rundzie wykonuj ćwiczenia z maksymalną intensywnością przy zachowaniu prawidłowej techniki. Żeby stworzyć dłuższy trening, wystarczy jedną Tabatę powtórzyć kilka razy lub połączyć kilka różnych Tabat. Pamiętaj o rozgrzewce i o dopasowaniu wariantów ćwiczeń do swoich możliwości. Przechodzenie rękami ze skłonu do podporu. Rób małe kroki, utrzymuj prosty tułów, wciągnij i napnij brzuch. Kolana mogą być ugięte. Pompki. Utrzymując prosty tułów i napięty brzuch, zbliżaj klatkę do podłoża. Dłonie ustaw pod barkami lub szerzej. Nie pochylaj głowy. Przejścia z podporu do psa z głową w dół. Unieś biodra, chowając głowę między ramionami. Utrzymuj prosty tułów, kolana mogą być ugięte. Zmiana wysokości w desce. Utrzymując napięcie całego ciała, zmieniamy pozycję. Łokcie i dłonie układamy bezpośrednio pod barkami.
wspólny trening, jeśli chcesz, powtórz całość jeszcze raz lub kilka razy. Zapraszam też do naszego panelu treningowego, gdzie znajdziesz kolejne części tej serii i dużo więcej innych treningów. Linki znajdziesz w opisie tego filmu. Do zobaczenia.